burza nad Dzierżoniowem, wieje i leje, ale program na żywo ma swoje prawa, idziemy dalej. Teraz portret Dzierżoniowa. 30-tysięczne miasteczko niegdyś zasłynęło fabrykami Diora. Po ich upadku pojawił się tu bardzo poważny problem bezrobocia. Mimo że w ostatnich latach powstawały nowe fabryki, to ten problem jest wciąż poważny. Najgorsze mamy ze sobą, przekonują urzędnicy, jak jest naprawdę. Dzierżoniów wczoraj i dziś w relacji Alberta Bystrońskiego. W piwnicy Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa znajduje się unikatowa kolekcja. Telewizory, radioodbiorniki, magnetofony. Wszystko wyprodukowane przez Diora. To jest na pewno 63 rok. Pierwszy polski pilot do telewizora. Siła głosu, natężenie obrazu, jaskrawość. Ta dziwna maszyna to połączenie radia z adapterem. W latach 60. podobno eksportowy hit. Mamy ponad 100, że tak powiem, tytułów odbiorników diorowskich, było ich oczywiście dużo, dużo więcej. W Dzierżoniowie powstawało to, co elektronika Polski Ludowej miała najlepszego. Współcześni miłośnicy sprzętu retro przekonują, że nie było to takie złe. To, co tutaj widzimy, to na łeb bije wszystkie dzisiejsze sprzęty, jakie są. Dzisiaj zamiast hal produkcyjnych Diory stoi supermarket. W tym miejscu pracowało niegdyś 3,5 tysiąca ludzi. Wśród nich Adam Burzyński. Tu w tym miejscu, gdzie stoimy, to były obiekty magazynowe. Przez cały teren tutaj o strony zachodniej, o strony Świdnicy, mieściły się wydziały montażowe i przedmontażowe. Diora konała całe lata 90. Nie umiała się znaleźć w gospodarce rynkowej. Nasi decydenci w stolicy chyba przegapili pewne momenty i pozwolili, żeby taka firma upadła. Razem z Diorą zbankrutował Dzierżoniów. Było przez pewien moment tak, że bezrobocie sięgało 50%. Dzisiaj jest lepiej. Stopa bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim wynosi 22%. W samym mieście około 11%. Problem łagodzi strefa ekonomiczna. Pracuje w niej 2000 osób. Jednym z pracodawców jest koreański producent folii optycznych do telewizorów LCD. Można powiedzieć, że wszystkie obecne na rynku telewizory posiadają nasz produkt. Koreańczycy nie podjęli decyzji o inwestycji w Dzierżoniowie ze względu na związane z elektroniką tradycje miasta. Powód był inny. Jak wiecie, LG ulokowało się pod Wrocławiem, a my nasz produkt dostarczamy właśnie do LG. I dlatego nasz szef zdecydował, że tu będzie najlepsze dla nas miejsce. Strefa to nie wszystko. Najważniejsi dla lokalnej gospodarki są miejscowi przedsiębiorcy, przekonują urzędnicy dzierżoniowskiego magistratu. Miasto ma też inny, niewykorzystany jeszcze atut. Diora upadła, Dzierżoniów nie stał się polskim centrum przemysłu elektronicznego. Ta szansa minęła bezpowrotnie. Co miastu zostało dzisiaj? Może turystyka o takim położeniu większość polskich miast mogłaby tylko pomarzyć. Dzierżoniów, Albert Bystroński.